Plaża w Osłoninie w gminie Przemęt ponownie zmieniła swoje oblicze. Nawieziono 400 ton piasku, został wydzielony specjalnie odgrodzony teren dla właścicieli psów i rozważane jest osobne dojście do wody, tak by czworonogi również mogły skorzystać z jeziora. Zmieniło się też nadbrzeże, które utwardzono. Do dyspozycji właścicieli sprzętu wodnego jest nowa rampa, a samo jezioro podziwiać można z pomostu o solidnej konstrukcji. Prace na plaży trwały od marca do końca czerwca i kosztowały 90 000 zł. Bieżący rok to też inwestycje w turystykę na terenie plaży gminy w Osłoninie. W ubiegłym roku, tak już Pani zauważyła, mieliśmy też po raz pierwszy po jakimś czasie festy nad jeziorem Przemęckim, gdzie dość duża grupa osób przyjechała i bawiła się, jak i to w dzień rzucenia wianków, czy też w festynie Sport and Disco. Oczywiście podjęliśmy w tym roku też działania, aby ten teren wyrównać, utwardzić, jak i też poprawić wizerunek tego nadbrzeża. Ważną rolę w dbaniu o teren spełnia spółdzielnia socjalna Konwalia, która pozyskała kolejne środki na swoją działalność z Centrum PISOP. Spółdzielnia dba o czystość terenu, ale także o dezynfekcję, a takie miejsce jak choćby plac zabaw dezynfekowane są co 2 godziny. W ubiegłym roku założyliśmy spółdzielnię Konwalia, która wspomaga działalność gminy w zakresie uporządkowania różnych terenów, pielęgnacji zieleni, ale też i właśnie czystości i zagospodarowania naszej plaży. Dzięki funkcjonowaniu spółdzielni Konwalia poprawiło się o niebo wizerunek naszej tutaj plaży, czystość, porządek. Spółdzielnia wynajmuje sprzęt pływający, jak i też leżaczki, które oczywiście w dobie COVID-u są dezynfekowane i regularnie jest też prowadzona akcja odkażania. Inspiracje do rozwoju turystyki w gminie Przemęt czerpane są z różnych wzorców, także tych zagranicznych. Biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, ale też i możliwość różnego rodzaju kontaktów, gmina Przemęt ma współpracę z gminą Bestenzi w Niemczech, jak i też z gminą Kobylnica w województwie zachodniopomorskim. Podczas jednego ze spotkań dowiedziałem się też od wójta Kobylnica, że mają wiele kontaktów, wielu gmin, które współpracują, ponad 12. Padła propozycja ze strony też radnych, aby wznowić jakieś nowe tutaj kierunki współpracy. Dlatego na jednej z posiedzeń Rady Gminy otrzymałem zgodę, aby nawiązać kontakt z gminą Argos w Grecji. W dzisiejszej dobie komunikacji i tanich lotów, co nawet zaznaczyła jedna z gazet, że są to loty bardzo tanie dla ubogich, a ja sądzę, że mieszkańcy gminy Przemęt nie są ubodzy, tylko są bogaci w doświadczenie i są bardzo pracowici. Dlatego pojechałem do Grecji i aby też zobaczyć pewne kwestie związane właśnie z turystyką, gdzie też po rozmowie z merem zaprosiłem delegację z Argos na festyn w Przemęcie na plaży gminnej Sport and Disco. No, wiemy dobrze, że sprawa związana z koronawirusem pokrzyżowała wiele planów, ale też możemy czerpać doświadczenie właśnie z tychże terenów, bo Grecja wiemy, że jest z czołowych krajów, które promują turystykę i mają bardzo szeroką bazę. Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwają ratownicy, szczególnie w weekendy, gdy na plaży po tygodniu pracy odpoczywają mieszkańcy gminy.